Podlaskiej Chorągwi Husarskiej. No to Panie Dariusz, jaką bitwę będziecie tutaj chcieli uczcić? Bitwę, tylko dzisiaj po raz pierwszy chcemy wprowadzić taką świecką tradycję w Białymstoku, by pamiętać o założycielu miasta, a był nim Stefan Mikołaj Branicki, który też służył jako towarzysz husarski, a wtedy jako starosta brański w czasie kampanii wiedeńskiej poprowadził, utworzył chorągiew husarską i poprowadził ją pod Wiedeń, gdzie chorągiew dzielnie się biła, a potem w słynnej bitwie tak samo uczestniczyła tam, gdzie ostatecznie Imperium Osmańskie zostało pokonane. No i ku tej prawda, całej kampanii wiedeńskiej, możemy powiedzieć, chcemy symbolicznie, ze względu na tą sytuację, która jest, ale na koniach, w pewnej wolności, prawda, uczcić pamięć tego faktu, czyli bitwy pod Wiedniem, ale udziału wojsk białostockich, możemy powiedzieć, bo często o tym zapominamy. Ona liczyła zgodnie z komputem 120 żołnierzy, jak to kiedyś mówiono, rycerzy z naszego województwa. Wtedy Białystok był na granicy, pamiętajmy, więc głównie to był Bielsk, Brańsk, ta ziemia, dlatego też starostwo brańskie było w posiadaniu Branickiego, ale też i Tykocki, czyli Tykocin, bo trzeba pamiętać, że on przejął Tykocin od Czarneckiego, który zmarł bezpotomnie, zostawił swoją piękną córkę, się ożenił. I można powiedzieć, że hetman Czarniecki słynny był jego dziadkiem po Kądzieli. No i cóż, i postanowił, żeby ten Białystok faktycznie jako wieś umocnić i zrobić z miasta, z tej wsi Białystok, miasto, czyli natomiast no wojsko poszło normalnie z całą armią potężną, tak kilkanaście tysięcy jazdy różnej, też pancernych, grupy tatarskie z nami też współdziałały. No i były dwie chorągwie, jedna właśnie Branickiego prywatna, druga wojewody Leszczyńskiego. Jakie znaczenie miało to zwycięstwo pod Wiedniem? Moim zdaniem było największe zwycięstwo w ogóle militarne w dziejach jakby Polski, jeśli chodzi o sytuację jakby europejską, czyli mówimy wpływ na całą Europę. No, zatrzymało przede wszystkim pożogę islamską, tak, Imperium Osmańskie, które no, spokojnie by opanowało Rzeczpospolitą. Więc no, Sobieski się jakby wykazał wielką genialnością swojego rozumu, gdyż wojnę prowadził nie na terenie, jak to zwykle robiliśmy, Polski, tylko na obcym terenie swojego sojusznika, czyli Austrii. No i przez to faktycznie umocnił Polskę, wsławił się na cały świat, a my korzystamy z tego, że możemy też się sławić naszym tutaj krajanem, ziomkiem, jak możemy powiedzieć, po młodzieżowym. Jak tam był stosunek sił podczas tej bitwy, no i jaki był może kluczowy element, w którym husaria brała udział? No przede wszystkim bitwa była bitwą przełomującą. To była jedna z ostatnich bitew, na której czele w ogóle jechał, pędził konno sam król Sobieski. No tutaj się sławiła husaria, to mówimy też chyba taka ostatnia wielka, prawda, wielki pokaz tej siły husarskiej w skali wręcz już tutaj chyba tak globalnej, jeszcze tak szukam w pamięci, ale tak spektakularnego wydarzenia nie było. No i te pół godziny zaważyło, tak? Potem bitwa była, były działania przedbitewne, potem goniliśmy Turków, natomiast sama szarża trwała 35 minut bodajże, więc w ciągu godziny wszystko się jakby wyjaśniło. A jaka skala? 200 tysięcy armii tureckiej, się mówi, tak, stanęło naprzeciwko wojskom zjednoczonym, bo też byli jeszcze Bawarczycy, wojska sojusznicze. Dziękuję, pozdrawiam. Thank you.
sami robić. To ja mam jechać drugim sztandarem? Thank you.
przed pałacem. Pani zaliczy nie z drogi. Same zdrowie taka praca. Uwaga, stań. W tą stronę, wy na środku, po bokach wszyscy, na tle pałacu. Jak mówię, gdzieś tam dalej stanąć? Pamięć Stefana Mikołaja Brańskiego, założyciela naszego miasta, czyli Białegostoku. Przed nami właśnie protoplasta mniej więcej Brańskiego oraz jegomość król
Sobieski w dwóch słowach nam podziękuje za kampanię wiedeńską, bo trzeba pamiętać i się chwalić, że białostockcy rycerze tam polegli, także w bitwie pod Barkanami, które zakończyło tąże kampanię. Królu, co chcesz nam powiedzieć? Waszmościowie, przybyliśmy tu, by przywitać naszego Stefana Mikołaja Branickiego, rycerza dzielnego, który to z chorągwią konną dzielnie pod Wiedniem ramię w ramię z nami stawał. Do wszystkich jego licznych tytułów dołączamy dzisiaj tytuł stolnika koronnego. Powitamy go i będziemy życzyć mu powrotu do zdrowia, gdyż ranny pod Wiedniem do dziś się jeszcze kuruje. Osobiście o nowych obowiązkach stolnika koronnego poinformujemy. Waszmościowie, jesteście chlubą narodu. Ojczyzna jest dumna, mając was za synów. Zapłać! Wiwat!